piątek w Szczecinku na ulicy Szczecińskiej rozpędzony Ford Mondeo w czasie manewru wyprzedzania na zakręcie na podwójnej linii ciągłej wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas ruchu, skosił latarnię, przejechał przez chodnik, następnie staranował barierę na moście Lipowego Potoku i stoczył się do strumienia. Na razie znamy tylko relacje świadków, okoliczności całego wydarzenia. Mam nadzieję, że zostaną one wyjaśnione w toku prowadzonego postępowania. Na chwilę obecną wiemy, że pojazd Ford Mondeo, którym kierował 20-letni mieszkaniec Bornego Sulinowa, chciał wykonać manewr wyprzedzania. Manewr ten rozpoczął w nieodpowiednim miejscu. Warto podkreślić, że w pobliżu znajdował się łuk drogi, było przejście dla pieszych, skrzyżowanie i podwójna ciągła. I te znaki zarówno pionowe, jak i poziome już powinny dać kierującemu do myślenia, że manewr jest wykonywany na nieodpowiednim odcinku drogi. Z relacji świadków wiemy, że próbowali oni wyprzedzić czerwony pojazd, kombi, na żółtych tablicach rejestracyjnych. Wiemy też, że pojazd ten zatrzymał się po całym wydarzeniu, aczkolwiek później z tego miejsca zdarzenia odjechał. Co możemy jeszcze powiedzieć o tym zdarzeniu? Wiemy, że wszystkie osoby biorące udział w tym wypadku przeżyły. Tak, przeżyły. Pojazd podczas, kiedy kierujący stracił nad nim panowanie, uderzył w lampę, później uderzył w barierę energochłonną i znalazł się w rzeczce 6,5 metra poniżej poziomu chodnika. Akcja była na tyle skomplikowana, że potrzebny był ciężki sprzęt specjalistyczny. Troje pasażerów, którzy siedzieli na tylnej kanapie, wydostali się z samochodu o własnych siłach. Natomiast najbardziej w całym tym zdarzeniu został poszkodowany pasażer. Pierwszy został z pojazdu usunięty przez strażaków kierujący. Najdłużej trwało wydobycie mężczyzny pasażera. Strażacy podczas tego zdarzenia użyli sprzętu specjalistycznego. Na chwilę obecną, z tego co mi jest wiadomo, pasażer znajduje się w śpiączce farmakologicznej i przebywa w naszym szczecineckim szpitalu. Widząc miejsce tego zdarzenia, całą tą akcję, można stwierdzić, że był to cud, że ten wypadek tak się tylko skończył, że nie ma jak do tej pory ofiar śmiertelnych. To jest duże szczęście tych młodych ludzi. Dokładnie tak, bo pasażerowie, którzy siedzieli na tylnej kanapie, doznali tylko ogólnych potłuczeń różnych części ciała. Wydobyli się o własnych siłach. Z tego, co nam wiadomo, to kierujący od niedawna posiadał prawo jazdy, więc być może brak obycia na naszych drogach, może kwestia tego, że chciał się popisać przed kolegami, nie znał też możliwości własnego pojazdu, którym się poruszał. To są pewne czynniki, które też miały wpływ na to całe zdarzenie. I takie zdarzenia powinny być ostrzeżeniem dla kierujących, dla kierowców, zwłaszcza dla tych młodych, którym nieraz brakuje wyobraźni. Powinny być ostrzeżeniem, ale jeżeli sami nie będziemy świadkami takiego zdarzenia albo nie daj Bóg nie będziemy w nich uczestniczyć, to nasza wyobraźnia zawsze wypycha z podświadomości takie obrazy i żyjemy w przeświadczeniu, że nas to nie dotyczy, nas to nie spotka, zawsze spotyka kogoś innego. W piątek w ogrodzie Sapiku przy ulicy Kilińskiego zakończył się popularny cykl imprez Rodzinne wakacje z Sapikiem, co oznacza, że nie tylko zakończyły się imprezy letnie, ale dobiegają końca również wakacje. Ostatnie w tym roku Rodzinne wakacje z Sapikiem zgromadziły tłumy. W programie zaprezentowano skecze, mini scenki plenerowe, czarodziejskie sztuczki, bańki mydlane, balonikowe zoo, mini pantomimę i wiele gier i konkursów, a główną atrakcją była klounada. Tak jak mówiliśmy w poprzednim materiale, to już prawie koniec wakacji i prawie koniec lata. Przypomniał nam o tym Sapik, organizując w miniony piątek na placu koncertowym na osiedlu Zachód wielki plenerowy koncert Zakończenie lata z Sapikiem i Radiem SK. Pochmurna aura nie przeszkodziła w świetnej zabawie prawdziwym tłumom mieszkańców naszego miasta i powiatu oraz turystom. Publiczność długimi owacjami dziękowała muzycznym gwiazdom imprezy Wet Fingers, Łzom i grupie Phil. A lato znów za rok.
Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinku w sobotę odbyła się miła uroczystość. Dwie pary świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody obchodzili Zdzisława i Stanisław Matyśniakowie oraz Łucja i Piotr Jakubcowie. W jubileuszowych uroczystościach, tak jak przed laty, towarzyszyli im najbliżsi. Jubilaci podziękowali sobie za lata spędzone razem i odnowili przyrzeczenie małżeńskie. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas udekorował ich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez prezydenta. Najbliżsi pospieszyli z życzeniami. Jaka jest Państwa recepta na długoletnie pożycie i czy w ogóle takowa jest? Jaka? Normalna. Trzeba żyć dosłownie tak jak wedle przykazań boskich i trzeba szanować, pracować i to było wszystko. No, spokojnie, wzajemny szacunek dla siebie, wyrozumiałość, tolerancja, no i przede wszystkim miłość do dzieci. Chyba jak w każdym małżeństwie są chwile dobre i złe, ale to trzeba po prostu przetrwać. Oczywiście, tak jest, takie jest urozmaicenie w życiu i to wszystko trzeba przetrwać. Nie było takiego strasznego. No, ale jakieś ciche dni pewnie się zdarzały, jak każdemu. Tak jest, tak. Takie. Dochowali się Państwo licznego potomstwa, prawda? I siedmioro wnuków. Córki i siedmioro wnuków. To chyba taka wspaniała chwila, prawda, kiedy się przeżywa? Bardzo, bardzo, bardzo. Wszyscy przeżywali, wszyscy pomagali w organizacji, bardzo dużo dzieciom zawdzięczamy. My staraliśmy się zawsze w życiu żyć dla dzieci, dzieciom pomagać i odwzajemniają się po prostu. Jest to miłe w życiu, że potrafią się odwzajemnić. To cóż, życzymy Państwu kolejnej zetki razem. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. A Państwa recepta na długoletnie pożycie? Żyć, aby nie stresować się niczym już, aby do przodu. Chyba tak nie da rady żyć całe tyle lat bez stresu? No nie da, nie da, ale... Jak nie ma, to zawsze coś jest. Ale co, bywały też chwile dobre, chwile złe? Jak w każdym małżeństwie. Tak, bywały, ale rzadko bywały, bo mąż rano wyjechał i wieczorem przyjechał, to nie było kiedy tak się bardzo tam... kłócić czy co, ja wiem. Ale powiedzą Państwo, w tych czasach młodzi ludzie no nie potrafią ze sobą tyle żyć. Rzadko się zdarza. Rzadko, rzadko. To wobec tego co, inne pokolenie? Na pewno. Inne czasy? Inne czasy. 100%. Teraz jest teraz, pracy nie ma, nikt nie pracuje i głupota się głowy trzyma. A ja pracuję do tej pory. Jak licznego potomstwa Państwo się dochowali? Troje dzieci i czworo wnucząt. Dwie pary wnuków. Mogło być trochę więcej. No ja wiem, ale pracy nie miałem do tej pory. To co, czego można Państwu jeszcze życzyć na kolejne lata wspólnego życia? Zdrowie. Niech będzie tak, jak jest. Niech będzie tak, jak jest. No i zdrowie, bo zdrowie zawsze się przyda. Podoba się. Dziękuję. Już po raz ósmy na terenie parafii świętego Krzysztofa zorganizowano festyn parafialny. Festyn parafialny w parafii świętego Krzysztofa odbywa się już po raz ósmy. Parafia rośnie w siłę. Czas szybko leci. No i dzięki tym festynom mamy wspólnotę, z której się bardzo cieszymy, bo te festyny zawsze pomagają większej integracji, ale też generują pieniążki na to, żeby móc kontynuować prace budowlane. Parafian jest tutaj wielu, będzie jeszcze więcej. Oni wspomagają parafię przez te 8 lat na pewno. Tak, to są nasi starzy przyjaciele, na których zawsze można liczyć, tak jak i na grupę sponsorów, która nas nigdy nie zawodzi. Kościół już prawie gotowy, zaraz zapytam się, czego jeszcze mu brakuje. Dom parafialny stoi, a więc no, te prace idą bardzo szybko. Pomimo tego, że jest coraz trudniej, no, dziękujemy Panu Bogu i wszystkim osobom dobrej woli za to, że możemy jeszcze kontynuować troszkę wolniej niż to było w poprzednich latach. Niemniej jednak przed nami jeszcze bardzo wiele pracy. No, każdy, kto tam ma pojęcie, bo budował może dom albo związany jest z tym działem gospodarki, no to wie, że surowy stan domu parafialnego to jest ważny etap, ale wykończenie, zrobienie wszystkiego, co sprawia, że dom można użytkować, to jeszcze odległy czas. Ale może powiem o kościele, co potrzebujemy w najbliższym czasie uczynić, a mianowicie chcemy zrobić ocieplenie dachu kościoła, bo kościół, bryła kościoła, nawa kościoła jest nieogrzewana i wiadomo, potrzebna nam jest izolacja, która sprawi, że ten mróz będzie nam mniej dokuczał zimową porą. Ale potrzebujemy jeszcze posadzkę, instalację centralnego ogrzewania,
i potrzebujemy wystrój kościoła. Wystrój kościoła to bardzo ważny etap, bo związane jest to z nadaniem jakiegoś charakteru, kształtu, piękna w świątyni, a nie ma tego jeszcze. I to też wymagało będzie dużych nakładów finansowych. Chociaż kościół jeszcze nie gotowy, ale msze święte odbywają się już od dosyć dawna. Od 2 lat używamy już kościół, jest dopuszczony przez urzędy do tego, by móc z niego korzystać w takim stopniu koniecznym. I cieszymy się z tego, bo kościół w tym miejscu ulokowany jest i on sprawia, że parafianie mają naprawdę bardzo blisko do kościoła. Niektórzy mają 3-4 minuty nawet, żeby dojść do świątyni i jest to dla nich też dużą pomocą i radością. Wróćmy jeszcze do festynu. Jest co zjeść, jest co wypić i będzie można się pobawić. Jakie atrakcje czekają na parafian tutaj? Troszkę nie chciałbym zdradzać niespodzianki, bo o niej powie prowadzący ksiądz Jacek, który od paru lat prowadzi nasze festyny. I on bezpośrednio będzie wprowadzał zaproszonych gości i będzie to niespodzianka zapewne dla wszystkich i warto na ten czas poczekać. Ale tradycyjnie też będą z nami panie zespołu ludowego Turowianki. Będzie można zobaczyć, jak odpala się stary ciągnik Ursus zabytkowy. Związane jest to z takim specjalnym przygotowaniem i on będzie przez specjalistę tutaj pokazany, omówiony. Będą występy karaoke, do których będzie można się włączać poprzez śpiew i zabawę. No i oczywiście uczestniczyć w przejażdżkach pojazdami militarnymi. Czego można życzyć księdzu, proboszczowi i parafianom? Na pewno trzeba nam życzyć, żeby w takim tempie, jakim udaje nam się kontynuować pracę, żebyśmy nie stracili tempa, no i oczywiście, żeby w parze szedł rozwój duchowy, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, świętszymi. To był dobry weekend dla wszystkich szczecińskich drużyn piłkarskich. W sobotę wszystkie 3 szczecińskie drużyny rozegrały mecze w ramach rozgrywek rundy jesiennej. Grający w Szczecinku Błękitni pokonali pioniera Borne Solinowo 3-0. Natomiast Daszbur, przeżywający kłopoty ze szkoleniowcami, w Sławie pokonał tamtejszą Sławę 2-1. Zespół Wielimia na głównym boisku podejmował Wybrzeże Biesiekierz i ten mecz wygrała szczecińska drużyna 3-1. Ale to zwycięstwo wcale nie przyszło tak łatwo. Kolejne 3 punkty, 3 z rzędu zostają w Szczecinku. Trzeba przyznać, dzisiaj mecz wyjątkowo dobry. Tutaj obserwatorzy tak z zewnątrz mówili, że prawie na poziomie czwartoligowym. Wybrzeże Biesiekierz, nie wiem, w pierwszej połowie był zespołem lepszym od nas. Postawili nam naprawdę bardzo wysoko poprzeczkę. Czekałem, bo stwierdziłem, że 90 minut w takim tempie, na takim gazie grać nie można. I faktycznie to wyszło dla nich w drugiej połowie, strzelili bramkę. I nagle odcięło prąd, tak? Zabrakło im sił. Wykorzystaliśmy to, strzeliliśmy 3 bramki, mogliśmy dołożyć kolejne. Także przygotowanie naszej drużyny do rozgrywek zdecydowało o wyniku, bo naprawdę Wybrzeże bardzo, bardzo mnie zaskoczyło swą grą. Zespół, który przez 45 minut nacierał na nas, to bardzo dynamicznie, stwarzali sobie sytuacje, może nie takie stuprocentowe, natomiast parę fajnych sytuacji stworzyli, tak? W środku pola grę to oni opanowali w pierwszej połowie. W drugiej połowie zrobiliśmy kilka zmian na samym boisku, przesunęliśmy między innymi Pawła Spryszyńskiego do środka, żeby tam poukładał i to przyniosło wynik, przyniosło nam sukces. Trzeba dodać, że Wybrzeże to rezerwy, tak mówią przynajmniej w Bałtyku. No, trener Płaczkiewicz to człowiek, który praktycznie rządzi w Bałtyku, no to nie można się dziwić, że przychodzą tam chłopcy, którzy może nie łapią się w Gwardii czy też w Bałtyku, w Koszalinie, że szukają sobie gdzieś klubów do grania. No ale to widać, że młody, bardzo dynamiczny, rozwojowy zespół. Po pierwszej straconej bramce kibice zauważyli, że wszyscy zawodnicy Wielimia spuścili głowy, jak energia i optymizm z nich uszedł. Tak miało nie być. Spuścili głowy? Tak, było widać, że ta bramka ich bardzo zdołowała, nie wiem, wyglądało to niebezpiecznie, ale się szybko pozbierali. Od ławki trenerskiej wręcz przeciwnie, zaczęli się mobilizować. Już nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale minutę po straconej bramce mieliśmy sytuację stuprocentową. Artur Tederko nie wykorzystał, a miał tylko trafić światło bramki, trafił w biegnącego bramkarza, do niego, tak? Gdzie by jej nie kopnął, byle nie bramkarza, musiała być bramka, to był 3 metr. Od razu się rzuciliśmy na nich i zresztą wynik 3-1, my zaczęliśmy bramki strzelać po naszej straconej bramce, czyli okazało się, że my musimy mieć jakiegoś, tak powiem, pozytywnego kopa, znaczy negatywnego kopa, żeby się obudzić i zacząć grać. Po tych 3 meczach można już stwierdzić, że ta gra już zaczyna się lepić, że już idziecie w dobrą stronę.
Znaczy, no nie do końca, my to widzimy troszeczkę inaczej. Nie gramy, trzeci mecz gramy i w trzecim meczu są przynajmniej 3 czy 4 zmiany. Kontuzje, jakieś sprawy losowe, no nie możemy się pozbierać. Nie możemy zagrać 2-3 meczy razem, żeby ta gra zaczęła wyglądać tak, jak my sobie tego życzymy. Może to i wygląda nie całkiem nieźle z trybun, natomiast my wymagamy więcej. Kolejny mecz na wyjeździe z kim? Nie. Ale przełożony jest mecz, tak? Mamy grać z Dashboardem, do tej pory nie mamy żadnych informacji na ten temat, że mecz jest przełożony. Mało tego, związek otrzymał tylko suche pismo, że mecz jest przełożony. Póki co żadnej zgody ani ze związku, ani z naszej strony, bo oni są winni nas zapytać o to, czy my chcemy, czy się zgadzamy na ten termin i tak dalej. Żadnej informacji do tej pory nie ma. Ani pisma, ani do nas, ani do związku z naszą zgodą. Normalna procedura jest taka, że na piśmie do związku powinna być nasza zgoda. Nic nie wiemy na ten temat. I na dzień dzisiejszy meczu w sobotę, no nie będzie na razie. Znaczy, oficjalnie na dzień dzisiejszy jest. My się gdzieś tam opłotkami dowiadujemy, jakiś artykuł w gazecie na pewno nieautoryzowany przez nas, że nie gramy. No ale tak czy inaczej, ten mecz to praktycznie w Szczecinku. Miały być derby, czy będą, czy nie, mniejsze o to. Tydzień później gramy z Darłowią u siebie. Nowy nabytek Wielimia, Artur Tederko, był zawodnik pioniera Borne-Solinowy. Lat? Lat 20. Wzrost? 194 cm. No i wspaniały debiut w pierwszym meczu, bramka z główki, w drugim meczu, w trzecim meczu także bramka, pogratulować. No dziękuję bardzo, no jakoś się udało, wzrost się przydał, doskonałe dośrodkowanie Mateusza Dudy tutaj dziś w dzisiejszym meczu z Biesiekierzem, no i dało to nam 3 punkty. Widać po tym, że chyba wkomponowałeś się szybko do zespołu. No, tak, mam tutaj dużo kolegów, z którymi już wcześniej grałem, czy to w szkole, czy to gdzieś tam na podwórku, no i to się przydało. Porównując ekipy z Bornego, który grał w zeszłym sezonie i teraz w Wielim, jest siła w Wielimu? No jest potencjał w chłopakach, przychodzą na treningi, walczą wszyscy, każdy walczy o skład, więc nikt nie odpuszcza. Tutaj trzeba po prostu się starać na każdym treningu. Jeszcze raz gratulujemy i życzę Ci bramek w kolejnych meczach. No dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem na koniec pozdrowić Igora Białego z Bornego Silnowa. W sobotę na Mysiej Wyspie rozegrano Mistrzostwa Szczecinka w siatkówce plażowej. Zawody miały charakter otwarty od lat 16 z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn. Tytuły Mistrzów Szczecinka wywalczyły pary Dorota Gutowska i Joanna Gurtatowska, a wśród mężczyzn Kamil Frąckowski i Jakub Radkiewicz. To już druga edycja. W sumie mamy 15 drużyn, a więc 30 zawodników. Mamy 3 zespoły kobiece. Tutaj wspomnę, że kategoria zawodów była otwarta od lat 16, tak więc mamy i można powiedzieć juniorów i seniorów, tak? Natomiast grają wszyscy razem. Zawodnicy tylko ze Szczecinka? Nie tylko. Mamy również Borne-Sulinowo. Przyjechali goście ze Złocieńca, tak więc mamy z różnych stron, można powiedzieć, zawodników. O co grają zawodnicy? Oczywiście o puchar, o złote medale, ale również o atrakcyjne nagrody. Jeden z zawodników, Radek, to taki, można powiedzieć, weteran piłki plażowej, nie tylko. Z kim w tym roku grasz i kogo reprezentujesz? Tak, witamy bardzo Państwa serdecznie. Dziś w tym roku gramy z kolegą w parze Marcin Szulecki i Radosław Szuko. Rozegraliśmy już 3 spotkania, z czego 2 wygraliśmy, 1 przegrany mamy. Gramy z drugiej strony tabeli. Czekamy na kolejnych przeciwników. A powiedz mi, który to twój turniej plażowy w tym roku, bo wiem, że często bierzesz udział w takich turniejach. W tym roku jest to drugi turniej dopiero. Z różnych względów tam nigdzie nie wyjeżdżałem. Jeden turniej dosyć mocno zaliczyłem w połowie Szczecina. Tam zajęliśmy z kolegą Grzegorzem Gnatkiem, z którym na co dzień dosyć często rozgrywaliśmy turnieje. Tam było 3 miejsce i bardzo fajnie. I już nigdzie nie wyjeżdżaliśmy w tym roku. Tak patrzę po zawodnikach, to nie ma tej takiej tak zwanej starej gwardii, większość to młodzi zawodnicy. Tak, większość to zawodnicy z klubu MKS Gryf Szczecinek, juniorzy i kilku zawodników z trzeciej ligi seniorów. A kogo uważasz za faworyta tych rozgrywek? Myślę, że kolega tu Radkiewicz i Frąckowski chyba akurat będą rozgrywali tiebreaka. Także obstawiam ich po... A powiedz, podobają mi się te zawody w tym miejscu. No fakt, miejsce jest fajne, urokliwe, ale nie wydaje ci się, że gdyby było na starym miejscu przy Osirze więcej kibiców, by było więcej ludzi? Ja pamiętam jeszcze, jak rozgrywałem pierwszy turniej w 2005 roku, jak chyba bodajże na drugiej edycji było 49 par i tam była i publika. Nie mówię, że tu nie ma, bo też przyjeżdżają ludzie, przypływałem statkami. Tam było na pewno lepiej, mi się tam lepiej zdecydowanie grało. A tutaj bardzo rzadko grywamy, ja dopiero chyba drugi raz w życiu gram na Mysiej Wyspie.
W sobotę i niedzielę na Krytej Pływalni odbył się 4. międzynarodowy meeting pływacki Masters. W meetingu uczestniczyło około 80 pływaków i pływaczek reprezentujących oprócz Szczecinka kilkanaście miast z różnych stron Polski. Zawody trwały 2 dni. Szczecineccy pływacy, a było ich tylko 13, spisali się na medal, bo zdobyli ich aż 42, w tym 26 złotych. Szczecineccy mastersi są zmobilizowani i przygotowani dobrze do zawodu? No wydaje mi się, że tak. Startuje nas aż 13-osobowa grupa. Czy ta grupa się powiększa, czy to jest stała ekipa, która reprezentuje nasze miasto w różnych zawodach? W różnych zawodach startuje różna ilość zawodników. Od jednego zawodnika do 17 chyba najliczniejsza grupa była. Dzisiejsze zawody, ilu zawodników przyjechało na dzisiejsze szczecineckie zawody? Jak już powiedziałem, jest około 70. Jakie kluby oni reprezentują? To są zawodnicy z całej Polski czy tu z okolic? To są zawody, na którym zgrupowani są zawodnicy z całej Polski. Może dokładnie nie wymienię, ale jest i Warszawa, jest Toruń, jest Gdynia, Polkowice, Koszalin, Szczecin, Stargard Szczeciński, także mamy dobrą obsadę, cieszymy się z nich. Nieskromnie mówiąc, Szczecinek, czyli szczecineccy mastersi, to faworyci, jedni z faworytów dzisiejszych zawodów. To trudno powiedzieć. Ja to zawsze mówię, w sporcie różnie bywa. Ale chciałbym powiedzieć, że mastersi są oceniani od 20 lat, ale w grupach wiekowych. I zdarzyć się może tak, że czasami w jednej serii startuje zawodnik najstarszy i gdzieś o 15, o 30 lat młodszy. No bo tak bywa w mastersach, ale później w końcowej ocenie są oceniani według grup wiekowych. Jakie konkurencje dzisiaj Was czekają? Dzisiaj rozpoczynamy 50 metrów stylem dowolnym, 50 metrów stylem dowolnym, potem 50 stylem motylkowym, następnie 200 metrów stylem grzbietowym, konkurencje dzieci od lat 9 w 3 grupach wiekowych do lat 15 i po południu dalsze konkurencje. Zawody są rozłożone na 2 dni, prawda? Kończą się w niedzielę. Zawody na 2 dni kończą się w niedzielę. Rozpoczynamy w niedzielę o godzinie 9.30 przed południem, no a zakończą się około 12.13. Warto tutaj dodać, że najstarszą, no najbardziej doświadczoną zawodniczką jest zawodniczka szczecinecka. Tak, Irena Filipowska to zawodniczka, która już może się pochwalić jednym tytułem mistrzyni Polski. Czego można życzyć mastersom przed zawodami? Szczęśliwego startu. I na tym kończymy aktualności, a przed nami tydzień w Straży Miejskiej.